Cześć, ja się nazywam Julita Dębska, jestem psychologiem i coachem relacji, a w tym odcinku chciałabym Ci wyjaśnić różnicę między narcyzmem a unikaniem, czyli inaczej między osobami, które mają narcystyczne zaburzenie osobowości i między osobami, które mają unikający styl przywiązania. To są dwa różne konstrukty, natomiast często mylone i wrzucane do jednego worka. Co więcej, spotykam się w internecie z takimi informacjami, które wprowadzają Was w błąd, na przykład z informacjami, z których można wywnioskować, że osoby, które mają narcystyczne zaburzenie osobowości, zawsze mają unikający styl przywiązania, a to nie jest prawda i chciałabym też dziś zmierzyć się z tym mitem. Ale zanim zaczniemy, zanim poopowiadam Wam o tym, czym się różni narcyzm i unikający styl więzi, zwłaszcza kiedy jesteśmy w relacji z takim człowiekiem, bo to nas na tym kanale najbardziej interesuje, no to trochę o tym, czym w ogóle narcyzm jest i czym jest unikający styl więzi. Jeżeli poszukiwałeś informacji o narcyzmie, to pewnie spotkałeś się z bardzo różnymi definicjami. Ja opowiem Ci o tym, co jest uznawane w badaniach. I w badaniach wyróżniamy dwa rodzaje narcyzmu. Jest to narcyzm wielkościowy i jest to narcyzm ukryty, inaczej nadwrażliwy. I kiedy myślimy o narcyzie wielkościowym, no to mamy właśnie taki obraz, który kojarzy się z narcyzmem, czyli takiej osobowości, która jest charyzmatyczna, która jest ekstrawertyczna, która domaga się uwagi, przyjmuje ją, która mocno może działać tak autopromocyjnie, stwarza pozory takiego fajnego, dobrego człowieka, a gdzieś za zamkniętymi drzwiami pokazuje swoją prawdziwą twarz. No i to tak ten wizerunek, taki trochę nawet kreskówkowy, może przerysowany, który mamy w swoich wyobrażeniach, on pasuje do wyobrażenia tego narcyzmu wielkościowego. Natomiast narcyzm ukryty wydaje się być czymś zupełnie innym, jakimś innym konstruktem, dlatego że to są osobowości, które nie są ekstrawertyczne, tylko które są introwertyczne, które raczej są zamknięte, mogą nawet unikać ludzi, ale co jest dla nich charakterystyczne, to jest taka nadwrażliwość i nieumiejętność radzenia sobie z krytyką. Nie ufają innym ludziom, mają wrażenie, że zawsze ktoś chce zrobić im krzywdę, że myśli o nich źle, źle reagują na opinie ze strony innych. I właściwie ta nadwrażliwość jest też cechą tego narcyza wielkościowego, tylko to przejawia się później w innych reakcjach. Ten narcyz wielkościowy, jak zajdziesz mu za skórę, no to on odda Ci kuksańca, podstawi Ci nogę, natomiast narcyz ukryty, ze względu na to, że ma mniejsze zasoby, ma mniej charyzmy, to najprawdopodobniej nie będzie robił tego wprost, ale będzie cieszył się z tego, że Tobie podwinęła się noga, że coś Ci się nie udało. I wydawałoby się, że to są zupełnie inne osobowości, natomiast to, co łączy narcyza wielkościowego i narcyza ukrytego, to jest takie poczucie, że są oni lepsi od innych. Tak? Czyli takie osoby, które są narcyzami, mają poczucie, że należy im się więcej, że są ponad innymi ludźmi. No i to wiąże się z tym, że zarówno ten wielkościowy, jak i ten ukryty narcyz traktuje innych bardzo tak przedmiotowo, wykorzystuje ich do spełniania swoich potrzeb, nie ma empatii. To są osoby, które przede wszystkim traktują Ciebie jak zasoby. Bez względu na to, czy mówimy tutaj o kimś, kto jest taki właśnie na zewnątrz, rzucający się w oczy, czy ten taki niby wrażliwy, zamknięty w sobie. I jeden i drugi nie ma empatii wobec
ciebie, natomiast odczuwa oczywiście silne emocje, ale związane z jego osobą, z tym, że on jest skrzywdzony, z tym, że on jest zraniony. I oba te rodzaje narcyzmu są też związane z taką właśnie zmiennością emocjonalną i brakiem takiej stabilności emocjonalnej. To tak oczywiście w dużym skrócie o tym, czym jest narcyzm. Natomiast jeżeli chodzi o style przywiązania, no to jest sposób, w jaki my tworzymy więzi z innymi ludźmi, jak my wchodzimy w relacje, jak funkcjonujemy w relacjach, jak my kończymy te relacje, w jaki sposób je przeżywamy. Tak oczywiście metaforycznie nazwałabym to takim oprogramowaniem, które nosimy w sobie i mamy bezpieczny styl więzi, który pozwala ludziom w bezpieczny sposób wchodzić w relacje, zwłaszcza te romantyczne, i stawiać zdrowe granice, i mówić o potrzebach, i mówić o emocjach. I tutaj wyróżniamy jeszcze dodatkowo style oparte na lęku, lękowo-ambiwalentny styl więzi, który charakteryzuje się tym, że kiedy partner znika z naszych oczu, to my czujemy niepokój i zaczynamy tego partnera gdzieś tam ścigać, spada nam samoocena, stajemy się tacy zaniepokojeni. Takie osoby potrzebują dużej bliskości, ciągłego zapewniania o tym, że partnerowi zależy, i mają problem ze stawianiem granic. Natomiast drugi typ oparty na lęku, jest to unikający styl więzi, i takie osoby chciałyby być w relacjach, natomiast jednocześnie się ich boją, więc one na początku mogą się zbliżać, ale później wycofują się z takiej relacji. Na początku mogą idealizować partnera, zwłaszcza poszukują takich partnerów, którzy są niedostępni emocjonalnie, ponieważ to, że taka relacja mogłaby się zrealizować, jest dla nich w jakiś sposób zagrażające. I tutaj chciałabym się też na początek rozprawić z tym właśnie takim przekonaniem, czy też z informacją o tym, że te unikające osoby to są osoby właśnie narcystyczne. I jednocześnie z takim przekonaniem, że ci unikający to są źli, a ci ambiwalentni to są dobrzy i to są ofiary. I jedni i drudzy, jeżeli chodzi o style przywiązania, te lękowe, mają po prostu swoje wyzwania w relacjach, zwłaszcza tych romantycznych, i swoje problemy, nazwijmy to po prostu tak. I to nie jest tak, że jeden jest lepszy od drugiego. Lękowo-ambiwalentny ma problem ze stawianiem granic i z nadmiernym takim, z nadmierną chęcią takiej bliskości, która może być nierealna, niewykonalna w relacji z drugim człowiekiem, a ten unikający znów stawia zbyt sztywne, zbyt mocne granice i boi się tej bliskości. Więc też od razu tutaj z naszego opisu wynika, że jest to takie połączenie z piekła rodem, gdyby takie dwie osoby chciały się właśnie dobrać, a często tak właśnie jest. No i z badań wiemy, że lękowo-ambiwalentny styl więzi koreluje dodatnio z tym ukrytym narcyzmem właśnie. I faktycznie, gdybyśmy mieli stwierdzić, czy te lękowo-ambiwalentne osoby są tymi narcyzami takimi charyzmatycznymi, czyli wielkościowymi, to trudniej by było taką osobę odszukać, ale już wśród tych ukrytych to jest jak najbardziej prawdopodobne. To znaczy, możemy sobie wyobrazić taką osobowość wtedy, kiedy mamy takie połączenie, czyli osobę, która ma narcystyczne zaburzenie osobowości i lękowo-ambiwalentny styl więzi, że byłaby to taka osoba, która ma ten cały pakiet manipulacyjny narcyza, no i
Przede wszystkim tutaj idzie w stronę szantażu emocjonalnego, w stronę stawiania siebie w roli ofiary, w stronę płaczu, wymuszania czegoś, obwiniania drugiej osoby za to, jak ona się czuje. No i co jest ważne, niedostrzegania perspektywy tej drugiej osoby, dlatego że jako osobowość narcystyczna nie miałaby wtedy empatii. Ale takie połączenie oczywiście też może być. No i z drugiej strony mamy właśnie to połączenie narcyzmu i stylu unikającego i tutaj mamy też cały pakiet manipulacyjnych technik narcyza, ale z większym prawdopodobieństwem to będzie to, że jakby ktoś na zewnątrz pokazuje właśnie tą swoją taką kolorową osobowość, jest życzliwy wobec innych osób, w domu jest ta inna twarz i być może właśnie unikanie, karanie ciszą. Tutaj ktoś może się nawet bardzo długo nie odzywać, w ten sposób przejmować kontrolę w związku. No i teraz to, co tutaj jest bardzo ważne, to informacja o tym, że niekoniecznie jeżeli masz lękowy styl więzi, ambiwalentny bądź unikający, to jesteś od razu narcyzem. Możesz mieć po prostu lękowo unikający styl więzi i nie być narcyzem. Więc co różni, tak jak w temacie tutaj zaproponowałam, narcystyczne zaburzenie osobowości od unikającego stylu przywiązania z takim naciskiem tutaj na funkcjonowanie w relacji. Co różni? No i jakie są też podobieństwa? Więc zacznijmy od podobieństw. Ich najwięcej jest na samym początku, ponieważ możemy mieć takie poczucie z jedną i z drugą osobą, że jesteśmy bombardowani miłością. Narcyz uwodzi nas, bombarduje miłością, czy jest takim księciem, księżniczką na białym koniu. Mamy wrażenie, że nigdy nie byliśmy w podobnej relacji, w takim pozytywnym znaczeniu. Mamy wrażenie, że on by zrobił dla nas wszystko. Natomiast ta osoba, która jest unikająca na samym początku, też z łatwością może wejść w relację, może być zachwycona, zafascynowana drugim człowiekiem, zwłaszcza jeżeli ten człowiek jest z jakiegoś powodu niedostępny, zwłaszcza jeżeli ta relacja jest trudna do zrealizowania, jeżeli to jest takie wyzwanie, no bo wtedy taka relacja nie jest bardzo zagrażająca i ta osobowość unikająca na początku właśnie może być wtedy taka ścigająca i mocno zaangażowana. No i to, co też jest podobne, to to, że po jakimś czasie w jednym i w drugim typie relacji pojawiają się problemy, które są związane na przykład właśnie z takim zniknięciem, z unikaniem. Jeżeli chodzi o narcyza, to on zaczyna pokazywać swoją drugą twarz i może się też odsuwać, może karać ciszą chociażby. I osobowość z unikającym stylem przywiązania może właśnie też zaczynać wycofywać się z relacji, po jakimś czasie będzie mniej zaangażowana, będzie miała więcej wątpliwości. No i tutaj się zaczyna właśnie ten dylemat, o kim mówimy, czy o narcyzie, czy o osobie unikającej. Podstawową różnicą jest intencja tych osób. Jeżeli chodzi o narcyza, to jego główną intencją jest kontrolowanie cię. I teraz tu podkreślę, bo jak to powiedziałam, to mi to zaświtało, jak mówię narcyz, to chodzi mi też o kobiety, bo kobiety również mogą być narcystyczne. Więc narcyz, narcyzka chcą cię kontrolować, chcą dominować, oni chcą pokazać, gdzie jest twoje miejsce, bo oni są po prostu, tak jak mówi ta formalna definicja narcyzmu, lepsi od ciebie, lepsi od innych, za takich się uważają, takie mają przekonanie, więc różnymi sposobami będą chcieli ci to pokazać. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które mają unikający styl przywiązania, to ta intencja jest inna. Te osoby zaczynają się tak dziwnie zachowywać, wycofywać i sprawiają, że my też no, czujemy się niepewnie w tej relacji, dlatego że one się zaczynają tej relacji po prostu bać. Boją się niekoniecznie ciebie,
nie odbieraj tego personalnie, jeżeli jesteś w relacji z taką osobą, tylko w ogóle boją się relacji, boją się związków, dlatego że są dla nich te związki zagrażające. W nich pracuje od lat taki mechanizm, który każe im wierzyć w to, że drugi człowiek jest dla nich zagrożeniem, że mogą zostać przez drugiego człowieka zranieni. Najbardziej na świecie boją się odrzucenia, dlatego sami będą sabotować relacje, sami cię pierwsi mogą odrzucać, sami będą zachowywać się tak, że być może ty tą relację zakończysz, bo już tego nie wytrzymasz, ale intencja u narcyza i u osoby unikającej jest właśnie inna. Narcyz nie boi się. Narcyz nie odczuwa też z tobą żadnej empatii. On cię chce kontrolować, dominować, wykorzystać twoje zasoby. Dopóki jesteś mu potrzebna, potrzebny, będzie to robił. A to ta forma takiego push and pull, takiego odsuwania się i powrotów, jest formą manipulacyjnej gry, która uzależnia cię od niego. Jeżeli chodzi o osobowość unikającą, ty też się możesz od tego uzależnić, bo po prostu tak to działa, to push and pull. Dostajesz czasem nagrody, czasem kary, kiedy on się odsuwa, natomiast ta osobowość taka, ten człowiek ze stylem unikającym, on nie robi tego po to, żeby zrobić ci krzywdę. Często nie ma z tego żadnych korzyści. Jak go obserwujemy z boku, to jest po prostu takie miotanie się i on czasem nie wie, o co mu w ogóle chodzi, dlaczego on to robi i może z tego mieć nawet więcej strat niż korzyści. Ale odczuwa po prostu wewnętrzną potrzebę odsunięcia się, odpoczynku od relacji, ponieważ w pewnym momencie może to zacząć być dla niego takie właśnie zagrażające. Kolejną różnicą pomiędzy narcyzem a kimś, kto ma unikający styl więzi, jest podejście do konfliktów. Narcyz kocha konflikty i będzie w różny sposób wywoływał te konflikty. Narcystyczne osobowości mają taką tendencję do takiej sinusoidy emocjonalnej. Są już takie badania, które wskazują na to, że to można nawet jakoś przewidywać, ale brak im tej stabilności. One tego potrzebują, dążą do tego. Jeżeli chodzi o osoby z unikającym stylem więzi, to jak sama w ogóle nazwa wskazuje, one będą tego unikały. One będą unikały konfliktów, one będą unikały wyjaśniania, one będą unikały rozmowy. Paradoksalnie to też oczywiście może prowadzić do konfliktu, bo ty będziesz chciała wyjaśniać, rozmawiać, dyskutować, a on będzie wtedy się odsuwał, oddalał, będzie to odbierał jako zagrożenie. Natomiast co do zasady, ktoś, kto ma unikający styl więzi, nie dąży do konfliktu i żeby uniknąć właśnie konfliktu, może nawet zniknąć, zghostować cię, bo bycie w tym konflikcie jest dla niego po prostu emocjonalnie zbyt trudne. Narcyzowi nie zależy na dobrej relacji z tobą, na przykład kiedy rozstaniecie się. Ja mogę powiedzieć na własnym przykładzie, byłam kiedyś z człowiekiem, który miał taką osobowość i on chciał utrzymywać ze mną relacje, przez jakiś czas utrzymywał taką relację, ale pamiętam to jak dziś, że jego uzasadnieniem było to, żeby nie palić mostów, dlatego że możemy się sobie przydać. Ja mam jakieś znajomości, więc to wszystko było takie polityczne i strategiczne. Osoba, która ma unikający styl przywiązania, nie podchodzi z takim wyrachowaniem do tego. Z większym nawet prawdopodobieństwem może będzie unikała kontynuowania jakichkolwiek relacji, bo to dla niej może właśnie stanowić jakiś emocjonalny ból i jak sama nazwa wskazuje, będzie tego po prostu unikać, ale co jakiś czas, jak ty się odsuniesz i będziesz niedostępna, niedostępny, no to znowuż może włączyć się jakiś sentyment i może się pojawić powrót tutaj. I znowuż te powroty, też jakby w innym miejscu jest ten powód i ta intencja u narcyza i u osoby właśnie unikającej. I no właśnie, też osoby, które mają unikający styl więzi, one no najczęściej mają pewnego rodzaju wyrzuty sumienia. Jak pracuję z takimi osobami, to się zastanawiają często po wielu miesiącach po rozstaniu, czy one dobrze zrobiły. Mają
Czym bardziej są świadome, tym większe mają takie poczucie, że mogły popełnić życiowy błąd, że mogły odrzucić kogoś, kto był dla nich naprawdę bardzo dobry. I zwracają uwagę na pozytywne cechy tych osób. Natomiast narcyz nie ma empatii i nie ma wyrzutów sumienia. Przypominam, że taka osobowość traktuje cię jak zasób, więc ona nie będzie myślała w ten sposób. Czy warto się w ogóle zastanawiać nad tym, kto jest kim? Czy to jest narcyz, czy to jest ktoś, kto ma unikający styl więzi? No, z jednej strony tak, i to jest związane chociażby z odpowiedzią na pytanie, czy narcyz można leczyć, często zadawane pytanie. I tutaj jest z tym kłopot, dlatego że narcyzi co prawda zgłaszają się po pomoc, po poradę albo na terapię, ale najczęściej kiedy są w takim dołku, w takiej narcystycznej depresji, kiedy coś dzieje się nie tak w ich życiu, bo okazuje się, że ich styl funkcjonowania im szkodzi. Natomiast w momencie, kiedy zaczynają z tego dołka wychodzić, zaczynają czuć się dobrze, czyli przechodzą do następnej fazy tej emocjonalnej, mówiłam o tej sinusoidzie, to oni znikają z takich procesów terapeutycznych i być może już nigdy nie sięgną po pomoc. W momencie, kiedy są na terapii, kiedy zauważają, że są w takim momencie, że mieliby się odkryć, że mogliby do czegoś dojść, to uciekają, rezygnują. Nie ma też co się dziwić, bo to jest taka złożoność mechanizmów obronnych, która pozwala w ogóle temu człowiekowi przetrwać i ta osobowość by się rozsypała, więc to wszystko ma tego człowieka chronić. No ale zmniejsza to prawdopodobieństwo tego, że coś może zmienić w swoim życiu. Co więcej, do najskuteczniejszych terapii, jeżeli chodzi o narcyzm, no, zalicza się takie nurty psychodynamiczne, które co do zasady są nurtami charakteryzującymi się wieloletnią pracą. Więc taki narcyz, który przyjdzie na terapię i zniknie po kilku spotkaniach, no on mało co zrobi. Tutaj jest wymagana zdecydowanie głębsza i dłuższa przede wszystkim też praca. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które mają unikający styl przywiązania, to tutaj kluczem myślę, że jest świadomość tych osób. I to mówię ze swojego doświadczenia. Kiedy mamy z pracy z tymi osobami, kiedy mamy osoby, które mają unikający styl przywiązania i one są tego świadome i chcą to zmienić, to już jest pierwszy krok do tego, żeby zacząć się sobie przyglądać i temu partnerowi i na przykład dostrzec to, że te problemy, które ja odczuwam, które widzę, to nie są związane z tym partnerem czy z tą relacją, tylko to jest ten mechanizm, który się uruchamia we mnie z tego strachu i przy następnej osobie z dużym prawdopodobieństwem zadziała to samo. I tak jak to się działo te same życie, to całe życie, to powtórzy się w przyszłości. I takim lekarstwem może być po prostu odpowiedni człowiek. Trochę teraz baśniowo to zabrzmi, ale jak sobie wyobrazimy, że ta osoba, która ma unikający styl więzi, to jest właśnie taka ropucha, taka żaba i ona potrzebuje księżniczki, księcia, który pocałuje ją i odczaruje, no to ta księżniczka, ten książę, to byłby ktoś bardzo życzliwy, dobry człowiek, który go nie oszuka i który pokaże mu, że drugiemu człowiekowi można zaufać. Jeżeli ktoś, kto ma unikający styl więzi, trafi na kogoś, kto będzie szczerze go kochał, to jest w stanie taka osoba zmienić ten wzorzec. Ale tutaj no warunek. Jak ten książę, księżniczka wyciągnie rękę życzliwie, to trzeba też na to odpowiedzieć. I to nie jest wcale łatwy proces, bo ja opowiedziałam o tym trochę tak magicznie i baśniowo. Z dużym prawdopodobieństwem ktoś, kto ma unikający styl więzi, po drodze jeszcze zrobi wiele takich rzeczy, które mogą być raniące, krzywdzące dla tego księcia, dla tej księżniczki, które mogą być odpychające, bo on będzie sabotował, będzie tego wszystkiego bronił, bo tak się bardzo boi. Więc potrzeba do tego cierpliwości, a nie każdy jest matką Teresą. No jak teraz nie jesteś matką Teresą, to sam możesz zacząć zachowywać się już w sposób po prostu z tego zmęczenia jakiś nawet złośliwy. I ten unikający tylko na to czeka, ale tak naprawdę to czeka na to, aż go uratujesz, podasz mu tą rękę. I takie sytuacje się zdarzają.
kiedy mamy przede wszystkim osobę świadomą tego, co reprezentuje, i taką, która wyjdzie poza swój schemat i postanowi skorzystać z tej wyciągniętej dłoni do niej. Więc takie rzeczy się zdarzają, ale gdybyśmy mieli tak podsumować, czy warto naprawdę zastanawiać się, czy to narcyz, czy to unikający właśnie styl przywiązania, no bo w obu przypadkach możesz być w relacji nieszczęśliwy, w obu przypadkach twoje potrzeby emocjonalne będą nierealizowane, w obu przypadkach spotkasz się z jakimś brakiem empatii, z odrzuceniem i to będą dla ciebie relacje trudne. Także odpowiedziałabym tak, jeżeli mamy tutaj osobę, która ma unikający styl więzi, ale jest tego świadoma i chce coś z tym zrobić, to są jakieś szanse. Jeżeli jednak jest to osoba, która ma unikający styl więzi, ale jest na tym etapie przerzucania wszystkiego na drugiego człowieka i nie brania odpowiedzialności za swoje postępowanie, swoje decyzje i nie widzi, co robi, jak się zachowuje, to jest nieważne, czy ona jest narcyzem, czy ona jest unikająca, czy jakąkolwiek inną etykietę byś takiej osobie dała. To jest nieważne, no bo ostatecznie no nie chcesz być chyba w takiej relacji, w której będziesz krzywdzona, krzywdzony. Nie o to chodzi w budowaniu związku. A jeżeli do tego dążysz, do tego brniesz, no to jest pytanie dla ciebie, dlaczego to robisz? Co cię tam ciągnie? Co ty sama chcesz w tym wszystkim rozwiązać? Jeżeli ten film uznajesz za pomocny, to poproszę cię po pierwsze o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie zrobiłeś tego, o danie kciuka w górę i pozostawienie komentarza dotyczącego swoich doświadczeń z osobami unikającymi i z narcyzami. Czy mieliście kiedykolwiek taki dylemat? Zastanawialiście się, czy ktoś jest narcyzem, czy ma unikający styl więzi, z waszego doświadczenia, czy łatwo jest to odróżnić. Ja będę wdzięczna za wszystkie komentarze, bo z jednej strony to wam pomaga i rodzą się z tego bardzo ważne dyskusje, a z drugiej strony to też pomaga jak najbardziej mojemu kanałowi i motywuje mnie wtedy do tworzenia kolejnych treści. Przypominam o tym, że możecie pracować ze mną indywidualnie bądź w parach podczas sesji online i możecie też skorzystać z moich kursów, jak odzyskać miłość życia i jak znaleźć miłość życia. Są to kursy, które możecie wykonywać samodzielnie. Teraz w okresie wakacyjnym mam już większość godzin zabukowanych, więc takie kursy są świetną alternatywą dla sesji indywidualnych ze mną. Na dziś już wam dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, moc miłości, pa!